Siemanko, z tej strony kolizam was w kolejnym odcinku serii od nędzy do pieniędzy. No i widzowie, zostawcie łapkę w górę i słuchajcie pioseneczki Skaczemy w górę. Jest na YouTubie, na różnych innych serwisach. Mam nadzieję, że jeszcze wam się nie znudziła, także słuchajcie. A co my dzisiaj będziemy robić? Słuchajcie, ja lecę teraz po odbiór naszego Ursusa. Nie wiem, czy pamiętacie, ale Ursus nam się zepsuł i on stał u mechanika. Dosyć sporo czasu już minęło od tego momentu, jak żeśmy go postawili. Więc już jest pora, żeby go odebrać, bo dzwonił mechanik, mówił, że już go zrobił, bo on też był na jakichś wakacjach, ten Ursus stał, też na części było trzeba czekać, dlatego tak sporo, że tak długo zeszło z tym wszystkim. Chcesz zdać każdy sprawdzian bez męczącej nauki? Zobacz, jak dzięki naszym długopisom ściągniesz wszystko, siedząc obok nauczyciela. Spójrz, ściągę w długopisie, widzisz tylko ty. Spisujesz wszystko, a nauczyciel widzi tylko zwykły niebieski długopis. Wejdź teraz w link w opisie i zobacz zakazany długopis. Teraz powracając do tej afery, co była w poprzednim odcinku, widzowie, ja muszę się ukrywać. To, że jestem teraz na gospodarstwie, to jest cud, chcę dla was nagrać odcinek, ale ja się ukrywam, widzowie, ja nie mogę być na gospodarstwie. Nie wiem, czy Michał wam mówił, ale policja była już nie wiem ile razy, naprawdę nie zliczę ile razy była policja na gospodarstwie. I się o mnie po prostu pytali, gdzie ja jestem. Michał mówi, że nic nie wie, bo ze mną, że kontaktu po prostu też nie ma. I nie wiem, co ja mam z tym wszystkim robić. Ja pierdzielę, widzowie, ja pójdę siedzieć. Jak on nie wycofa zeznań, to ja pójdę siedzieć. Więc nie wiem, nie wiem, masakra, powiem wam, masakra. Nie wiem, co mam o tym wszystkim myśleć. Jedziemy teraz po odbiór tego ciągnika. On stoi, no tego mechanika, co pamiętacie, co wtedy żeśmy do niego to wozili. O kurde, ślisko jest strasznie. Mam nadzieję, że zrobił to, wiecie, należycie, że wszystko się zgadza. Ale to jest znajome, kurde, ja się z nim kiedyś w szkole, widzowie, uczyłem, także na 100% dobrze to zrobił. Myślę, że nie będzie problemu. Będzie fajnie chodzić nam Ursus. A Ursus teraz nam się w sumie może też przyda. Gdzieś jakiś obornik może będziemy wywozić też. Dobra, gdzie tu się do niego skręcało? Tutaj, o. Stoi? A, o, stoi Ursus, zobaczcie. Dobra, zajeżdżamy. Bramę. Cyk. Kurr! Widzowie, ciężko wjechać. Nie zwracajcie na to uwagi. Dobra, ja zostawię u niego tutaj, widzowie, samochód. Biorę Ursusa. To już jest zapłacone, bo kurde, ja mu przelew wysyłałem. Jego chyba w domu nie ma, z tego co mi mówił. Więc bierzemy. O, odpalony nawet, żeby zagrzał się troszkę. Czekajcie, te kurde wrota by w nim zamknął, bo tu powiem wam, że zimno. Czekaj, to zamknę. Jak tu się to... Dobra, będziemy jechać z otwartymi, to nie ma problemu. A nie, dobra, o, cyk. No to powiem wam, że troszkę przyzimno, żeby z takimi... O kurde, policja pojechała, jak dobrze widziałem. A to co tam? Skąd oni będą wiedzieć, że tu ja jadę tym ciągnikiem? Czekajcie, coś on ma problem z ruszeniem chyba. A nie, dobra, bieg trzeba. Boże kochany, widzicie, ja już Ursusem tyle czasu nie jeździłem, no to się odzwyczaiłem trochę. Dobra, skręcamy tutaj w lewo i lecimy. Policja niech się jedzie, trochę czułem stres, bo wiadomo, no teraz taka jest sytuacja, więc światła tylko włączę, żeby się nie przypierdzielili. Wiecie, jaka jest sytuacja, że jestem poszukiwany po prostu, muszę się ukrywać. Ale no jadę ciągnikiem, więc skąd oni mają wiedzieć, że ja jadę ciągnikiem? Jedzie ta policja, kurde. Teraz nie wiem, czy ich wyprzedzać, czy nie, bo zobaczcie, oni się czają trochę. Chyba wyprzedzę, tylko przed zakrętem nie można. Poczekam aż za zakrętem i dopiero ich wyprzedzę, bo przed zakrętem na zakręcie nie można tutaj. Wiecie, zaraz jakiegoś mandatu nam nie chcieli wlepić. Dobra. Dopiero za zakrętem wyprzedzimy. Kurde, się czają tym, ja nie wiem. Kurde, tylko nie wiem, czy tu się już ciągła. Może tu jeszcze na ciągłej jest. Czekajcie, tu zaraz zakręt się kończy, tak? I ja tu przed mostem. No kurde, nie wiem, czy tu jest ciągła, czy nie. Za mostem ich wyprzedzę, dobra. Za mostem ich wyprzedzę, tam już na pewno nie ma ciągłej. Bo tutaj, wiecie, nie mam pewności, jeszcze mandat dostanę, lepiej. Lepiej nie ryzykować, po co to ryzykować, jak można. Zaraz tu, kurde, poczekajcie, zaraz. Za mostem, o. Ale widzicie, oni tak jeżdżą, bo oni patrzą dookoła, czy coś się dzieje, czy nie. Dobra, i tu za mostem. Już widzicie, zakręt się kończy. No i tu ciągłej na pewno już nie ma. Dobra, wyprzedzamy. Wyprzedzamy. Co jest? A za co? O nie, widzowie! Proszę zjechać.
Ale za co, widzowie? Kurde, mogę mnie wyprzedzać. Proszę podjechać tutaj w bezpieczne miejsce. Ja pierdzielę. Ale kurtkę ma. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Proszę zgasić pojazd. Dzień dobry, już gaszę. Proszę zgasić pojazd i proszę opuścić pojazd. Dobrze. Badanie techniczne, przegląd, wszystko, ciągnik jest, ma? Jest. Proszę pokazać. Czekaj, mogę wejść? Tak, tak, tak. Mam wszystko z tym. Proszę. Dowód pana poprosimy. Nie mam przy sobie. Dane, PESEL. Dobrze. Poczekaj pan, może poszukam, może mam. Dobra. I tak, muszę dać i tak. Dobra, trzyma pan. Dobra, my sobie sprawdzimy, zaraz do pana podejdziemy. Dobrze. Ja pierdolę, widzowie, że no już teraz tylko nie sprawdzę, jak jest tu jakoś gdzieś wpisane. To jest po mnie, po prostu jest po mnie, no. Jest po wszystkim. Już ja nawet nie mam siły uciekać, widzowie. Po prostu pójdę do pierdla i tyle. Pójdę do pierdla, widzowie, no, ale kurde, żebym ja wiedział, to bym go nie wyprzedzał, po co mi to było? Mogłem go nie wyprzedzać i było wszystko dobrze. Policja, ja... Przecież ja normalnie, kurde... Normalnie ich... O, dobra. Proszę pana, zgasi pan światła w tym ciągniku, w tym Ursusie. Dobrze, już. Bo nigdzie pan już dalej nie pojedzie. Dlaczego? Proszę opuścić pojazd, ręce na maskę. Co się stało? No żartuję, przecież proszę pana, że zna pan powód kontroli. No nie znam, ja, ale pan mnie przestraszył. Pan nie wyprzedza tak tym ciągnikiem samochodów, no bo tu jest zaraz zakręt i jest pod górkę. Tak? No nie widzi pan, że tam jest zakręt no i górka. Jest, jest, pan przepraszam. Pan praktycznie wyprzedzą, to jeszcze przy takiej prędkości. Pana. Proszę, tutaj dokumenty, wszystko badanie się zgadza, dowód też tam spisaliśmy. Przepraszam. Taka, można powiedzieć, że to nowa kontrola, no ale przez to wyprzedzanie, proszę pana, musi pan zapłacić mandat w wysokości 200 zł i dwa punkty karne. A można się obyć bez tego. Proszę pana, no... Pouczenie, błagam pana, dopiero co wracam ciągnikiem z naprawy. No, to, wie pan co, to jak się uczy kogoś, to się zarabia na tym, no to... No ale wie pan, kurde... Nauczycielki pracują za darmo, no powie mi pan. No ale panu tak, no, zapłaciłem tyle pieniędzy na naprawę Ursusa, daruje mi pan już to, kurde. Debela, no to nawet wie pan. Żeż cholera jasna. No to pisać te dwa punkty i 200 zł, czy... Nie, no nie pisze pan, no. No to właśnie, no to właśnie nie widzę, czy to pisać, czy nie pisać. A, przepraszam. Przepraszam. Ma pan tutaj 200 zł. Dobrze, to bez punktów, bez pisania, po co no, to... No, po co to potrzebne? Ludziom głowę zawracać, prawda? Tak, tak. Dobra, no to miłego do widzenia. Do widzenia, co wie, już dałem mu to 200 zł w łapę, bo wiecie, jaka jest sytuacja. Niech on jedzie i niech mnie tutaj, widzowie, chłop musiał jakoś źle sprawdzić, to już na pewno w bazie jest zapisane, że jestem poszukiwany. Ale jaja, bardzo dobrze, jestem zadowolony, cieszę się, bo jakby, ale jak się przestraszyłem, myślałem, że już coś w bazie tam, że już jestem zatrzymany, no już powiem wam, że się przestraszyłem, myślałem, że idę do pierdla. Masakra, podsiężamy sobie trochę podwórko, teraz, powiem wam, że... Nie wiem, co mam na ten temat myśleć i co mam dalej robić. Najchętniej bym się spotkał z tamtym gostkiem i jakoś, kurde, to wyjaśnił, żeby on wycofał te zeznania. Bo ja nie chcę uciekać, widzowie, jeżeli on nie wycofa zeznań, muszę uciekać za granicę. Naprawdę, jeżeli nie wycofa zeznań, muszę uciekać za granicę. Z ojczystej Polski, widzowie, po prostu. No przepraszam, że mi się głos łamie, bo wyznanie ciężkie. Dobra, odśnieżamy. Troszkę to podwórko musi wyglądać, bo... Widzowie, różni ludzie do nas przyjeżdżają. Czy to znajomi, czy to kurczę ktoś tako przyjeżdża, popatrzy, powie, no kurde, takie gospodarstwo nawet nie mają czasu odśnieżyć, nie? Ani sprzętu, żeby odśnieżyć, a tu i ciężko samochodem wjechać, kurde, jak tak zawalone wszystko jest, to ciężko. Tak, kombajn, widzowie, pojechał. Zobaczcie odcinek u Michała. Macie link w opisie do kanału Michała. Zobaczcie ten odcinek. Michał nieźle w konia zrobił chłopa i ja nie wiem, czy z tego tytułu nie będzie problemów. Chłop uwierzył w to, że akumulator jest zepsuty w kombajnie i dlatego nie odpala. Nie wiem, jakie zaufanie musiał mieć do Michała. Nie odpalił nad kombajnem, wziął go na lawetę. No głupi gościu, musicie sami zobaczyć. Nie będę wam tutaj tłumaczył, sami zobaczcie, bo...
Nie wiem, czy z tego nie będzie problemów, jak chłop się połapie, że kombajn nie działa, bo on przecież jest zatopiony, tam jest wszystko, widzowie, zalane, silnik, wszystko jest zalane, tam to się, ten kombajn do niczego nie nadaje, jedynie co, to na złom, tylko wyłącznie tyle, on zapłacił dosyć sporo pieniędzy, on zapłacił chyba 199 za przyczepę, tą jedną sprzedaliśmy o tą i za, widzowie, kombajn, no to w dobrej cenie, nie ma co gadać, bo one chodzą po ponad 200, a za sam kombajn dał chyba 180. Albo 179, bo za przyczepę 20, no to 189 dał za, widzowie, kombajn. No to akurat za ten model w dobrej cenie, tylko jeżeli by działał. Bo jak on nie działa, to on jest gówno, widzowie, wart, No niestety, więc nie wiem, czy nie będzie, kurde, jakiś... Kto to przyjechał? Wsiadaj! Ty, co jest, gościu, ty? Masz jakiś problem? Ale co jakiś problem? O, co ty tu robisz? Pobijesz naszego znajomego. Co? Pobijesz naszego znajomego, co na mecze z nami jeździ. O... Ty stary, to nie ja zrobiłem. A kto? Nie wiem kto, kurde, ale to nie ja. Chcesz na pewno. Problem? Chcesz mieć problem? Nie, ja nie mam żadnego problemu, ty. Ty to zrobiłeś, czy nie? To nie ja to zrobiłem, obiecuję. Nie, adres podał. Adres mi podał. No to musiałeś pomylić, to pewnie do sąsiada. Nie, nie, ja wszystko wiem. Ale o co chodzi? Wyciągać pałę? Nie, 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 spokojnie. Dogadamy się jakoś, ty! Ale dogadamy się jakoś, no kurde, no co to będzie. Leży pobity. Leży pobity, no kurde, no. No. A wiesz co zrobił? W domu. A wiesz co zrobił? Kombajn nam utopił. A co mnie to obchodzi? Jego dzieciak najpierw nam pokaratał kombajn, a później on go utopił. Nie. Jeszcze ty mu powinieneś wpierdzielić. Dziecko jeszcze będzie wyzywał. No, bo to bachor, kurde, to nie dzieciak, to bachor zwykły. Młodego? Co? Młodego byś wyzywał? A co, masz jakiś problem, ty? Już mi stąd wyjeżdżaj! Raz, dwa! Wyjazd? To ty zaraz zrobisz to pogrzeb swój. Spokojnie, słuchaj gościu, dogadamy się, ja sam chciałem z nim porozmawiać na ten temat. To zapierdzielaj, masz minutę. Masz u niego być w domu i to sobie wyjaśnić. Ale spokojnie, ale po co te drugi raz jak tu przyjedziemy, to gospodarstwo będzie spalone, zniszczone. Nie, to jest niepotrzebne. A ciebie nie będzie już na świecie. A to co, on nasłał was na mnie? Nie. Taki mocny jest? Taki mocny. Tylko poprosił o pomoc. Taki mocny jest, że sam nie przyjedzie, tylko mocny kolegów nasyła? Mocny. No. To zobaczymy, jak ja kolegów zawołam. To zobaczymy, czy wtedy będziesz ty taki mocny. Zobaczymy. Koleżko. My kibicujemy RKS Rakieta. No to w porządku, nie ma problemu, no. Ja nie kibicuję akurat, także się nie odzywam. A co mnie to obchodzi? Czy ty kibicujesz, czy nie? Masz problem? Nie, nie ma problemu. Teraz wyjaśnimy. Nie ma co wyjaśniać, słuchaj, nie ma co wyjaśniać. Jak chcesz, to... Modułki chcesz mieć? Wybuchowe pod ciągnikami? No jak chcesz, to chodź, no dawaj. No, tak? Nie żartuję. No żartuję, chciałem rozluźnić atmosferę. No. Spokojnie. Coś nie da tego rozluźnić. Słuchaj, Gostek, ugadajmy jedziesz się jakoś. Go przepraszasz na kolanach. Nie, przepraszam go nie będę, ja mogę pojechać do niego. Nie? Przepraszać za to, że mi jest winny pieniądze? Nie wyjmuj, spokojnie. Ciekawe, czy ty byś tak przepraszał, jakby ci ktoś winny pieniądze był. Chodzi mi ta sprawa, masz go przeprosić. Ja do niego pojadę, z nim porozmawiam. Nie będę go przepraszał, ale z nim porozmawiam. Na kolanach masz tam być. My się dowiemy, co tam się działo. Dobrze, ja z nim porozmawiam. Do widzenia, no, spierdzielaj z mojej ziemi, człowieku! No nie. Spokojnie, dobrze, tak, możesz już jechać. Tego to już dawno nie widziałem. Nie, spokojnie, dobrze, wypad. No. Raz. Tfu. Co, tfu, co mi plujesz na ciągnik? Coś jeszcze? Nie, spokojnie, dobra, już może pan jechać. Zobie, kurde, jakiegoś gangusa nasłał na mnie, ja pierdzielę. Jeszcze by mi kopów pierdzielił, to by wtedy dopiero był. Dobra, wiecie co? Ja przyjadę się do tego chłopa. Dobra, jedziemy, widzowie, do tego chłopulka. A gdzie, co ja, gdzie ja tu? Gdzie jest mój samochód? A kurde, widzowie, zostawiłem samochód tego chłopa. Przecież. Co ja mam ciągnikiem tam jechać? Wiecie co? Polecę szybko po ten samochód, wiecie? Poproszę sąsiada, żeby mnie zawiózł i... I ten, dobra, jest. Poproszę tylko sąsiada, żeby mnie zawiózł. I zaraz się widzimy. Widzowie, mam już furę, już przywiozłem. Jedziemy od razu do tego chłopa. Chciałbym z nim to wyjaśnić. Mam nadzieję, że się jakoś dogadamy. I on wycofa, widzowie, te zeznania. On jest mi winny 50 tysięcy złotych za ten kombajn. Teoretycznie i tak, kurde, widzowie, jakby... Za dużo nie stracili, znaczy trochę straciliśmy, bo gdybyśmy go w dobrym stanie sprzedawali trochę za większą cenę. Więc jak odda mi... Nawet... O kurde! Widzowie! Proszę się zatrzymać! Widzowie, policja! Do wszystkich jednostek! Poszukiwana osoba! Widzowie! Jedzie w stronę miasta! Widzowie, mają mnie!
O kur! Spierdzielamy stąd! Ja pierdzielę, muszę powoli na tych zakrętach. Ja pierdzielę, bo zaraz, bo tu jest strasznie ślisko. Ale chyba nie jadą za mną. No nie. Musimy jechać drogą, bo tam jest woda. O kurde po... Czekajcie, jadą za mną czy nie? Nie powinienem się zatrzymywać. Ale... Jadą! Tak? Jedzie! Uciekamy! Jadą tu, zobaczcie! Co ja zrobiłem? Po co ja się zatrzymywałem? Widzowie, spierdzielamy przez pola jednak. Ja mam terenówkę, oni mają terenówkę, oni się zatrzymają w tym śniegu. Spierdzielamy! Co ja zrobiłem? Szybko tutaj przez te... Tu się gdzieś schowam za krzakami na chwilę i zaraz jedziemy do tego chłopa. Ja pierdzielę, poczekajcie, ja tylko tutaj ustanę na chwilę. O kurde. O ja pierdzielę, widzowie. Dobra, nie. Jadę tam jeszcze, zobaczcie, jadę tam. Pojechali. Dobra, pojechali w innym kierunku, pojechali w tamtym kierunku. O skurczybyk. Ale się najadłem stresu, zobaczcie, widzowie, oni cały czas mnie szukają. Oni cały czas mnie szukają, muszę stąd spierdzielać jak najszybciej. Nie wiem, co na ten temat myśli. Dobra, jedziemy do tego chłopa. Ja tu zawrócę jakoś powolutku. Dobra, to teraz w takim razie znają mój samochód. Wiedzą, czym się poruszam, to jest najgorsze. Będziemy musieli znowu przemalować ich siódemkę i zmienić tablicę. Mamy tablicę JP na 1000. Z tym jedzie? Nie. Dobra, jedziemy do tego chłopa. Mam nadzieję, że on jest w chałupie, że go spotkamy i będziemy mogli wyjaśnić z nim tę sytuację, bo no nie ukrywam, że wolałbym to z nim wyjaśnić, żeby wycofał te zeznania, już mnie wtedy nie będą widzowie ganiać. Dobra, w takim razie, dobra, zachodzimy tu do chłopa. Tylko tak, gdzie ja samochód, wiecie co? Ja samochód pojadę gdzieś indziej zostawię. Żeby on mnie sam nie wrobił, może na minę. Jak coś tu na piechotę będę uciekał. Gdzie ja mogę samochód zostawić? Pójdziemy na piechotę, gdzieś ja zostawię. Tak, żeby on był schowany, widzowie, tak, żeby był schowany. Nie wiem gdzie, dobra, tam w kukurydzy zostawię i pójdę do niego na piechotę. I wyjaśnimy tę sytuację, albo tu w lesie zostawię. Bo ja nie dam się zrobić na minę, widzowie, jak on chciałby mnie wrobić i wiecie. Dobra, tu w lesie będzie samochód. I lecimy na piechotę do niego. Bo może on, wiecie, kurde, zadzwoni po policję, do niego przyjadę i mnie policja zawinie, a tak nie może być. Dobra, lecimy do tego chłopa. O kurde, żeby on się chciał dogadać. Pobity pewnie jest. Dobra, jesteśmy u niego. Idzie tam. Ej, siema! To ty? Cześć, stój, spokojnie! Odejdź! Spokojnie, ja ci nie będę dał! Idź ode mnie, dzwonię po policję! Spokojnie, nie dzwonię, chcę się dogadać! Odejdź! Przepraszam cię za to, stój! Odejdź ode mnie! Stój! Przepraszam cię za to! Nie wchodź na schodki. Dobrze, nie wchodzę, przepraszam cię! Ja przyjechałem cię przeprosić! Naprawdę? Tak, przepraszam cię za to, że cię pobiłem. A co z pieniędzmi? Dogadamy się, po prostu oddasz mi mniej. Jak to mniej? Ja w ogóle nie oddam. Nie, no nie możemy tak zrobić, że nic nie oddasz, wtedy nie będzie fair. Dobra, oddam ci 15 tysięcy za lakiernika. Nie, weź oddaj mi 30 tysięcy i będziemy kwita. Chciałem 40, ale opuszczę ci na 30, bo normalnie miałem się oddać 50. I będziemy kwita, bo ja nie chcę się z tobą kłócić. Chciałem cię 25 ci oddam od razu do ręki. Dobra. Bo nie mam 30. Dobra. To 25. Z samochodu. Przepraszam cię za to, że cię pobiłem. Poniosły mnie nerwy, przepraszam cię za to. Masz te 25. Podaj mi rękę, przepraszam cię. Masz. Ale mam do ciebie prośbę. Wycofasz zeznania na policji na mnie?
A ty wycofasz z kombajnem wszystko? Wycofam, już z kombajnem już nie będzie żadnego problemu. Nie będę zły na twojego dzieciaka, na ciebie, na nic. To ja też powiedzmy, że wycofam. Nie powiedzmy, proszę cię, wycofaj, tylko oni mi ganiają po całej wiosce. Nie da się wycofać, bo to policja cię szuka. Ale powiedz, żeby oni mnie nie szukali. Ale to co to zmieni, jak ty im uciekłeś? To za samo to, że im uciekłeś, to będziesz ścigany. Nawet jak pobicie wycofam. No to super. To nieźle zrobiłeś, ja mogę pobicie wycofać. No i co, i tak pójdę do pierdla? Ale tak traktowany jako poszukiwany. Pójdę do pierdla, to ja tak? Nie wiem, czy to się idzie za to do więzienia, czy nie wiem. A wycofasz pobicie? Cofam. Bo to było... tam była jakaś próba zabójstwa wpisane chyba. Nawet. Tak. Przepraszam cię, że cię chciałem zabić. Nie, żartuję. Ale żeby było porówno... Nie chciałem cię ja zabić. Ja wycofam. To pobicie, no. Ale że musi być porówno. Jak? Przyjedzie taki kolega i ci dwa razy walnie. Nie! Tak już mocniej. Kolega twój był. To jak mnie kolega walnie, to masz, to w banku, że ja tu znowu przyjadę do ciebie i ciebie walnę. To wtedy on przyjedzie i cię jeszcze mocniej walnie. No to wtedy ja jego. Chcesz jego mieć kolegę? Się nie da pobić. Ale chcesz mieć kolegę, czy nie chcesz mieć? Jego nie dasz rady. Dam radę, słuchaj. Dobra. Bez pobicia? Bez pobicia. Odwołasz kolegę? I tak masz przesranę. Dlaczego? Z policją. No właśnie, więc muszę sobie z tym uporać. Jak masz przesranę z policją, to już... Wycofasz te zeznania? Po pobiciu? Wycofam te zeznania. Dobra, podaj rękę jeszcze raz. Przepraszam cię za to. A zresztą, a czego ja mam wycofywać zeznania? A dlaczego nie? To ja ci mam zapłacić 25 tysięcy i chcesz być oczyszczony już, z tych, z pobicia? Już mi dałeś pieniądze przecież. To oddaj piątkę, jak mam wycofać zeznania. Nie no, to ja i tak ci rabat dałem, masz wycofać. To jakbyś mi nie dał rabatu, to w ogóle bym nic nie ten... Nie no dogadał. Dlatego, no dlatego weź, wycofaj. Oddaj piątkę i wycofuję jeszcze dzisiaj. Mogę ci 2000 tylko oddać z tego. Oddaj piątkę i ja idę od razu do komisariat. A na pewno? Od razu pojedziesz? Na pewno. Tak. Dobra, poczekaj. Tylko by się podwóz, bo kurde, że ona wzięła samochód. Dobra, to a nie możesz tego wziąć. Na piechotę, bo akurat spacer może mi się przydać, tego wziąć? Sobie boli. Tego nie możesz wziąć? Nie, bo nie odpala. Dobra, poczekaj, raz. Ale ty byś miał 5000, masz. Dobra, to jest. Ale lecisz od razu wycofać. Tak, jesteśmy kwita, szufla, jeszcze raz. Dobra, to ja zaraz się przebieram i idę. Dobra, to na razie, trzymaj się, ziomek. No, na razie. Nara. Przepraszam cię za to jeszcze raz. Nie ma problemu. Dobra, no nara. Nie ma problemu, mi zajdzie. Kurde. Dobra, oddał mi 20 tysięcy. To jakby powiedzmy, że jesteśmy na zero z tym kombajnem, no. Na zero mniej więcej, ale... Żeby on wycofał te pobicie, ale widzowie, i tak jestem poszukiwany, bo przecież ja policji uciekłem. To nie wiem, co ja mam sam z tym zrobić, no. Szczerze nie wiem, co mam z tym zrobić, wracam do domu. Muszę ukryć samochód gdzieś. Nie mogę na podwórku ukryć samochodu, niestety. Gdzieś muszę ukryć tako. Gdzieś w lesie ukryję. Żeby on stał i ja będę po prostu się... No nie mogę, widzowie, do domu teraz jechać. Dopóki mnie policja gania, to nie mogę do domu jechać. Po prostu będzie list gądź. Nie wiem, jakoś to trzeba wyjaśnić. Mam nadzieję, że skończyłoby się tylko na mandacie, na grzywnie jakiejś. I nic więcej. Nie wiem. Kurde, to jest taka ciężka sytuacja, że wam mówię. No ale chociaż żeby te pobicie wycofał. To wtedy wiecie, no ale za samą ucieczkę nie miałem do teraz szukać. No ale jakbym się zatrzymał, to wtedy bym poszedł siedzieć. No bo za takie coś idzie się siedzieć. Niestety. Kurde no. Dobra, jedziemy teraz do... NIE! O kur...